Witajcie ponownie, to jest Splinter Cell Conviction, kontynuujemy przygodę z Fisherem. Okej. Okay. Hop. O, to jest nasz ostatni punkt kontrolny. Tu się zatrzymaliśmy. Okej, okay, przedostajmy się tam dalej. Naszym celem jest Henry Cobbin. Handlarz bronią i w ogóle kryminalista. Szczerze. Nie, dobra, nie. Big box? O co chodzi z tym beatbox? Beatbox może? Nie wiem. Dobra. To jest na set? Niemożliwe. Wow. Okej. Aha. Śmierć wysoka, ale możemy równie dobrze go zabić, tak. Nie ważne. Dobra. Jezu Chryste, co to jest? Aha, wiem co zrobimy. Szybko wyskoczymy przez okno. Nie dosłownie. Ale taktycznie. Chodź tu. Gdzie idziesz? Chodź tu. Teraz tu podejdź. No teraz mu się zachciało, no. Może tu podejdziesz, co? Pstojniaczku. Clear. Nie będę się z tobą caskał, kochaś. Odwróćmy uwagę. Albo rozegrajmy to całkowicie inaczej. Może brutalnie. Wow, koleś. Wyskakuj. Chcesz podejść do okna? Odwróć się. I've got a dead guy over here. Can someone check if Gramco's killed Fisher at the market? Kurde. Zauważyli. Zbyt dobrze. Wow. Pamiętajcie. Fuck you, whoever you are! Fuck that museum! Fuck everything! Cokolwiek by się stało, muszę trafić za pierwszym razem. Dobra, nieważne. Chodź tu. Pod okno, tak, tak. If you're the ghost of the museum, bliżej, you'll bliżej. Die a second time! Co zrobisz? Cholera. You know the drill. Find this guy. Turn him over to Coben. Mogę też wyjrzeć, wtedy będzie niedobrze. Co robić? Strzelać czy nie strzelać? O to jest pytanie. Okej, okay, odwróćmy całkowitą uwagę. To już jest konieczne. Tak, to już jest konieczne. O, dobra. Poszło. Słowo się rzekło. Dobra, dobranoc. Gasimy światło. Nie potrzebujemy światła. Jesteśmy ciemności. Okay. Jeszcze gdzie są światła? Hit the lights. Cut it out, asshole! I'm waiting for you! Fuck! Trzeba sprawdzić, czy czyste. Fuck this! Nie, niezbyt. Ale spokojnie, jest ich dwóch. Żaden problem. Fuck! If you're the ghost of the museum, you'll die a second time! Pyk, 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 pyk. Pyk. Dobranoc, double pod... double, double. Yes. Dobra. Żeby się z nimi nie bawić. Czekajcie. Okej. Okay. Musiałem coś sprawdzić. Po cichu, po cichutku. Tu jesteś? Ilu was jest, aby ty? O człowieku.
pewno, aby ty jesteś? Mr. Corbin would love to see you, pussy. Show your face. Okej. Okay. Nie, nie pokażę swojej twarzy. Wow. Nie mogę tego wykorzystać niedobrze. Rozegramy to całkowicie inaczej. Panowie, rozdzieliliście się, to nie jest dla was dobry znak. Okej. Okay. Po co mi skorpion? Przydałoby się odwrócić ich uwagę. Tak się zrobi. Daleko. Dostał. Show yourself. If you see him, not a park. Tam jest dobra. Show your face. Człowieku, ty swoje przyznacie. Sure as you, Fisher. I know you're close. Go. Hop. Ajajaj. Pięknie. Teren czysty. Przeładujmy. Fisk, hop. Granaty EMP. Podzielamy świat. F, okej. Okay. Aby użyć granat EMP. Wow, co to jest? What the fuck? Musisz się spiąć, wtedy będę miał większą przewagę taktyczną. Widzicie? Już by mnie zaszli. Nie, śmierć wysoka, to nie będzie dobry wyjść teraz. Albo i najlepszy na razie. Nie, bo co ty to robisz? Tamten zginie pierwszy. Tylko nie tą rurą. Tą rurą trzeba iść. Oczywiście, że to. Okej. Co ty robisz, Fisher? Wow, fuck you! Śmierć wysoka. Czy dostanę się tu jeszcze? Nie, tak jest. Wy głupcy, nie wiecie, co zadarliście. Ponownie to powtarzam. Ale tak postępuje trzeci Shell. That's it, bitch. Look around. Nie obrażę mnie! Wow, kolejny pan? Pyk. Drapieżca. Achievement fajny. Nikt nie wie, co się stało. Chybie? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie nie. Dobra. Czy są jeszcze jacyś panowie? Pewnie tak. Jest ich trochę. Okej, tam są, więc teraz skakuję. Zostawimy na nich małą pułapkę. Gdzie jeden z lewej, tutaj przy drzwiach i jeden od prawej. No nieważne. Dobra. Okej. Ty nie mogę wrócić. Poszło. Bo tam to jest daleko. Cholernie daleko. To jest kolejny pan. Fuck! Muszę zmienić szybko pozycję. Nie ruszaj się. Tak, gdzieś jestem, ale nie wiecie gdzie. Dobra. Podejrzyjmy.
Idzie tu. Wow. Okay. You want some fisher motherfucker? Ojej. Jajaj, skakujemy tu, no, oczywiście. Dobra, ominiemy go. Chociaż ekspo za to. Dobra. Gin. Urok tej gry to jest to. Enrique Obyn. Punkty służące dule może. Wyzwanie, aby. Okej. Okay. Podejrzyj. Schody na górę, ale jest czysto. Okej, idziemy. Świetkaptar. Co to jest? Co to jest? Nie wiem. Nieważne, nie przyjmuj się tym. Siedem to nie cel naszej chyba. Okej. Pyk, pokaż się drugi. Pyk, weź mój ten. Zasięg. Pyk. Dobra. Mamy punkt kontrolny. Wow. Wspomnienia. Okej. Bodajże ten przez drzwi to by było niezbyt dobre wyjście. Z tego co pamiętam. Dobra. O co chodzi? Jezu. Ale się wystraszyłem. A użyłem go jak tarcz. Tu jest. Jest Andrea. Jesteś. Are you idiots ready? I'm ready right now! Nie, nie jesteś gotowy. Zginiesz w tej chwili. I'm not hearing it! What are you waiting for? Fucking kill him! You're not getting me! Pyk. You got nothing, you hear me? Nothing! Die, you bastard! Die! Dobra, nie ważne. You're not bulletproof, are you? Jeszcze tego wyeliminujemy. Ładnie. What, man? I'm gonna blow your brains out! Teraz. Hold still and die! Szybka akcja. Nie mamy czasu. C. Mam cię dranie. Oh god, no. I was just messing with you, man. I didn't mean it. Andrzej. I swear I didn't mean it. Then make it up to me. Tell me why you killed her. I can't tell you. All you can do is kill me. Więc tak się stanie. Ale najpierw cię przesłucham, ty mały draniu. Grałeś kiedyś na pianie? Nie? Skosztuj tego. O tak! So cute. It was just a job. They just gave me a picture and told me to provide a body. That's all it was, a dump job. They isn't good enough. Who were you working for? I can't tell you. I'm still working for them. They'll gut me if I tell you. Czy jesteś w dziale trzecim draniu? Nie wiem, napijesz się drinka? Proszę bardzo. A tam, żyj to. Nieważne, nie napijesz się drinka. Co jest? Wow! O co chodzi? I o co chodzi z tym helikopterem? Nieważne. Zajmijmy się dalej. Gdzie uciekasz? They're not the ones you should be worried about right now. You don't get it, Fisher! They're bigger than you! They're bigger than me!
Wow. Ożeż, kur... Powiedział trzeci. Sam, you need to go with them. Grim? Co jest? You have to trust me on this one. If you're talking to the Ice Queen, Fisher, I'd advise you to listen. Ulubu, śniegu. She knows all sorts of things you'd be interested in. What took you so fucking long? Don't move! Hands in the air! That's it, Fisher! Nice and easy! O co tu chodzi? Man, this is Ghost Hawk 1. We've secured Panther and are ready to return to base. Mogłem się tego spodziewać. All right, Grim. You get this one. But if it's a setup... Nie, nie rób tego. Wow, to tylko strzałka. Spiąc, ale i tak niedobrze. O, wydałeś, Kobin, na siebie wyrok śmierci. I'll be happy when we drop off Sleeping Beauty. So will Reed. I saw his people out by his chopper ready to go. He's probably impatient. Look, Colonel Prentice, I got us here as fast as I could. Yes, you did, Oscar. Tom Reed's just not a patient man. Colonel, I don't mean to be pushy on this one, but I do need to talk to you about my pay. I was told Coburn was handling that. Well, yes, sir, but since there were these changes, you see, extra passengers with extra gear and a longer flight plan. Tell you what, Oscar, take it up with Colonel Reed. He'll take care of you. It was clear someone wanted to talk to Sam. That's why they went to all the trouble of setting him up at Coburn's. That's why they tranked him and flew him back home. They needed him docile when they offloaded him at their private airstrip up in the Blue Ridge, because if they hadn't, he would have taken that place upon with his bare hands. No i tak chyba... Grim! He's away. Mała... Fuel is free, man. A co chodzi? Wow, ostra Apprentice, Major Robertson. We don't have time to chat. Our timetable says your men need to move. Everything's operational, Director Reed. We start deployment at 900 hours this morning. Good, keep things going on your end. I'm heading back to 3rd Echelon to prep things there. Oh, our people will be just fine. Never had any doubts. Now, gentlemen, if you'll excuse us, I need a minute with Miss Grimm's daughter here. There's a loose end that needs tying off. Sprzedałaś go. Major? To jest twój wyrok śmierci, tak jak zrobił to Kobin. Right. Zginiesz też ty. Fisher's all yours, Anna. You packaged him for us in Malta, you get to unwrap him here. Find out what he knows about the EMPs, how he knows it, and why he's been hunting our friend Mr. Coburn. Might take a while, Tom. He's been trained to resist interrogation. I'm authorizing you to use whatever persuaders you need, chemical or otherwise. MP już było chyba w House Story. And dispose of them. I to miał widział trzeci także. Just don't be as messy this time. Well, I'll keep that in mind. Anything else? Just get to it. And call me when you have something. I'll be at HQ. Wow! Wow! O co chodzi? Okay. I'm working for President Caldwell. Nie chciałem cię obrazić. Reed's the new director, and he's working hand in hand with our hosts here, a PMC called Black Arrow. They're running a pipeline for stolen Russian EMP tech through Malta, and Reed's stonewalling any kind of investigation into it. W kopie, czyli w corporative, trybie współpracy, w Sprinter Cell Conviction, możemy połączyć swoje siły i wtedy wykonywać nową, oddzielną fabułę, gdzie jest właśnie Black Arrow i Wydział Trzeci. A tam oczywiście kto? Red i tamtego nie zapamiętam. Ale ogólnie fabuła w corporate, czyli trybie współpracy jest fajna. No, słuchaj, co ma nam do powiedzenia. Now, if you don't make it look like you escaped and attacked me, I'm dead. So make it look good, Sam. Hit me. Do what you have to do. Grim, let me remind you, I'm out of the game. Dokładnie. You're not out. All it took was one hint about her. Only one hint about Sarah and you dove right back in.
Mocne słowa. On stracił córkę. No to się sam ryba wkurzył. No co jest? Miał się uderzyć. No. A. I know she's alive. How's that for starters? You're lying. She's dead. Lambert told me she was dead, and I take his word over yours. She's alive, Sam, and I know where she is. I've known all along. Nic nie powiedziałaś? You're lying. Why should I believe you? Because my people have her. If you help me, to czego nie możesz mi po prostu ją oddać? If you don't, it's out of my hands. Czyli manipulacja. No, Grim, teraz przegięłaś. Do not lie to me about this, or I'll kill you. You understand me? I will kill you. Sam, I've been lying to you about this for years. Ty. Splaka. Dobra. Okay. Tego się nie spodziewałem. Okay, that'll do. Nie, jednak nie. Good work. Shut up. Here. My car is just outside their security gate. It's a red T-208. I disabled the GPS locator chip, so Third Echelon's birds can't find it. And take this snake cam. It's linked with this phone. The signal's encrypted. In case you get lonely. So I can set up a call with Sarah to prove to you that she's alive and unharmed. Now we need to get you out of here without them coming after you. Po co mi C4 should help with that. There's some right outside. Get it and call me back. I don't get the gun. Twoja ulubiona. Just point it at the right people. Oh, I will. Dobra, punkcik kontrolny. Chyba tak. Tak, mamy punkt kontrolny. Więc skończymy ten let's play. Mam nadzieję, że się podobało. Fabuła jest naprawdę wciągająca, więc oglądajcie. I pamiętajcie, ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale warto. Trzymajcie się, cześć.